Cześć, witam was serdecznie w podsumowaniu października. W tym odcinku opowiem wam, co wydarzyło się właśnie w minionym miesiącu, jakie są plany na przyszły miesiąc, a także powiem, jaka jest moim zdaniem gra miesiąca u nas w domu właśnie w minionym miesiącu. I przechodząc do rzeczy, całkiem udany miesiąc, jeżeli chodzi o ilość rozgrywek, ilość fajnych wydarzeń. Przede wszystkim byłem na planszówkach na Narodowym, naprawdę impreza już się robi ogromna, ponad 7 tysięcy ludzi było, dużo fajnych osób spotkałem, których znałem tam z forum, z internetu i tak dalej, fajnie było poznać, pozdrawiam was wszystkich. Udało się zagrać kilka fajnych rzeczy, m.in. w studium w Szmaragdzie, które za chwilę wam powiem, że też będzie w przyszłym miesiącu na kanale. No i kilka innych fajnych gier. Ogólnie impreza na duży plus, jeżeli za jakieś pół roku będzie kolejna edycja, na 100% się pojawia, także możecie mnie spotkać i możemy w coś zagrać. Będzie na pewno bardzo fajnie. W drugiej części miesiąca byliśmy też w Krakowie. Odwiedziliśmy krakowskiego Heksa, czyli chyba obecnie najbardziej znany planszówkowy pub, jakby stricte, który zajmuje się planszówkami. No, ciężko jest bardzo rezerwację w tym miejscu, bo chętnych jest bardzo dużo na stoliki. Także udało nam się dosłownie na godzinkę usiąść, napić się piwa, zjeść sobie coś ciepłego. Przede wszystkim, co na mnie robi wrażenie, ogromna kolekcja gier. Naprawdę w Heksie macie całą ścianę gier planszowych, możecie spokojnie sobie wziąć, pograć. Nie wiem, macie Twilight Imperium, Eclipse'a, te po prostu wielkie takie kobyły. Tam naprawdę możecie sobie wszystko rozłożyć i zagrać. I naprawdę serce rośnie, bo masa ludzi też siedziała, grali w Grę o Tron, w Carcassonne, w Magic the Gathering. Naprawdę jakby przemiał gier jest ogromny, ludzie w różne rzeczy grają i fajnie, że są takie miejsca i myślę, że w każdym mieście dużym w Polsce powinno takie miejsce być. To jest moje marzenie, żeby w Warszawie był tak dobrze zapatrzony pub z planszówkami. Także to było o Heksie. I przechodzimy do gry miesiąca. W październiku chciałbym wyróżnić trzy gry. Ex aequo, można powiedzieć, drugie i trzecie miejsce jest dla Pana Lodowego Ogrodu. Masakrycznie fajna gra, moim zdaniem, taka konfrontacyjna, ale taka typowo, można powiedzieć, euro, bo tu bardziej myślimy. Tu nie ma praktycznie w ogóle losowości. Te frakcje mocno różnią się od siebie. Naprawdę powinniście wrócić do przykładowej rozgrywki i rzucić okiem, jak wygląda ta gra. Mam nadzieję, że więcej osób będzie się nią interesowało, bo naprawdę warto. Bardzo fajna pozycja. Ex aequo z panem Lodowego Ogrodu Blood Rage, którego udało mi się zagrać trzy razy w składzie pięcioosobowym i czteroosobowym. To jest gra właśnie twórcy Chaosu w Starym Świecie. Masakrycznie dobre wykonanie, fajna mechanika, to jest zero przystojów. Grałem w 4 osoby, w 5 osób. Wydaje mi się, że w każdym praktycznie składzie liczbowym będzie bardzo dobra. Co jest moim zdaniem bardzo dobrą rekomendacją, po każdej rozgrywce każdy mówi, że dana taktyka jest przegięta. Później gram w ogóle z inną ekipą i oni mówią, że ta taktyka jest przegięta, także ten balans mi się wydaje, że jest bardzo dobry. Pięknie wygląda, jak mówiłem, bardzo dynamiczna i czekam na swój egzemplarz, naprawdę będę się zagrywał i jedna, moim zdaniem, z lepszych gier w tym roku, także Blood Rage, masakrycznie dobra gra. Ale te gry minimalnie przegrały z jedną pozycją, która bardziej mi się wryła w pamięć przez jakby swoją innowacyjność i jakby nowe doznanie całkowicie, jeżeli chodzi o gry planszowe, czyli Pandemic Legacy. Jesteśmy już mniej więcej w połowie gry, będziemy chyba dzisiaj kończyć, zdaje się, czerwiec, czyli mniej więcej właśnie połówka. Naprawdę no niesamowita gra pod względem tego, jak ona się zmienia, jak ona jest dynamiczna, jak ona jest zaskakująca. Te 150 zł mniej więcej, co wydaliśmy na tą grę, mi się wydaje, że już jakby w samej zabawie nam się zwróciło. I naprawdę będę każdemu podawał ten argument, że jeżeli gracie na 4 osoby, podzielcie sobie 150 zł na 4 osoby i powiedzcie mi, jakie inne medium dostarczy wam tyle zabawy, tak? To mniej więcej będzie równoważność pewnie dwóch wizyt w kinie, które zajmą około 4 godzin. My już gramy w to jakieś pewnie 8 godzin, a przed nami pewnie jeszcze jakieś przynajmniej 10, także zabawa jest naprawdę kapitalna i na razie moim zdaniem faworyt chyba do gry roku, ale jeszcze zobaczymy, co nam uda się pograć. Także gra miesiąca, Pandemic Legacy. I teraz szybciutko przechodzimy do planów na przyszły miesiąc, co zobaczycie na kanale. Przede wszystkim od G3 będzie Robot X, szybka gra o budowaniu robotów. Kolejna gra od G3 będzie Big Deal. Będzie również gra taka porównywana do wysokiego napięcia, czyli Stinky Business.
To też się pojawi w następnym miesiącu, w listopadzie. Fajna gra w klimatach science fiction, czyli Galaxy of Trajan. Naprawdę pięknie ta gra wygląda i jest bardzo ciężka, jeżeli chodzi o sam ciężar pudełka, także też zobaczycie na kanale. Poza tym zobaczycie również grę, która znajduje się obecnie na Wspieram Tu, czyli Kacpra Ryksa. Zobaczycie prototyp, ogólnie wytłumaczę wam, o co chodzi w tej grze, żebyście mogli jeszcze wesprzeć jakby twórców, bo jeszcze potrzebują waszej pomocy w wydaniu Kacpra Ryksa. Jak również będzie Studium w Szmaragdzie, na które wiele osób czekało. Będą Cywilizacje, czyli taki spin-off, można powiedzieć, druga część znanej gry CV od Granny. Jak również będą Nowe Pokolenia, czyli kolejna w sumie sequel jakby gry Pokolenia. Także te gry praktycznie na pewno zobaczycie, a może uda się jeszcze coś innego wcisnąć. Także na dzisiaj to tyle. Do następnego podsumowania miesiąca na koniec listopada. Trzymajcie się, hej!